No właśnie, w środowisku rajdowym mówiło się, że tutaj w tym rejonie nie ma szans na to, żeby zrobić faktycznie trudny technicznie rajd, bo po prostu brakuje dróg. Natomiast organizator, trzeba przyznać szczerze, stanął na wysokości zadania i naprawdę wynalazł takie odcinki, których nie ma co się wstydzić. Już w zeszłym roku, jak byłem tu na rajdzie, który był rundą Pucharu PZMOT-u, to już wtedy byliśmy pod dużym wrażeniem tras, a w tym roku jest, oczywiście w związku z tym, że to teraz Mistrzostwa Polski, to są dużo, dużo lepsze. Natomiast czy mam jakąś przewagę w związku ze znajomością tras? Nie wydaje mi się. Jeżeli chodzi o setup samochodu, to tak, to może faktycznie już mamy jakieś wnioski setupowe z zeszłego roku, natomiast jeden odcinek jest identyczny, ale idzie pod prąd, więc notatki niestety nie do użycia. Drugi odcinek z 14 kilometrów jest wydłużone o kolejne 10, więc tak de facto mogę użyć 14 kilometrów opisu z zeszłego roku, a wszystko poza tym jest inne. Medialne odcinki na początek rajdu czy na koniec, w ogóle medialne odcinki są takie super stage'e, są naprawdę bardzo pożądane, bo to dla was mediów, dla kibiców, dla no, szeroko rozumianych fanatyków rajdowych jest po prostu świetną sprawą. Właściwie na odcinkach specjalnych są wyznaczone strefy do oglądania dla kibiców i te strefy zawsze w związku z wyższymi prędkościami są no, dużo dalej oddalone od tych, które są wyznaczone w centrach miast. Także super, no, oby tych odcinków medialnych było jak najwięcej na każdej eliminacji Mistrzostw Polski.